Skok, skok! Co do licha znów wyczyniacie? Próbujemy zrobić skok, skok, kop! No wiesz, z gier wideo! Drugi skok robisz w powietrzu, a potem robisz fajny wykop! Jednak we dwóch głupsi jesteście. Albo mądrzejsi jesteśmy! Racja! Cześć, jestem Ołówek. Jestem waszą sąsiadką, no i przypadkowo dostałam waszą pocztę. Czytasz magazyn Mózgowiec? Tak, jestem wynalazcą. A w tym mózgu dzieją się mądre rzeczy. Skok, skok, au! Coś ty! Ja jestem wynalazczynią. Pracuję w Cybertech. Cybertech? Najwspanialszej fabryce technologicznej na świecie? Panna jest... ogromnie mądra. Mądra! Kocham cię. Co? Tak samo pracuję w takiej firmie. Co? Guzik, prawda! Pracujesz w zwykłym sklepie i sprzedajesz technologię! Super! Uwielbiam zwiedzać inne firmy. Mogę cię odwiedzić? Odmów jej! Bo się dowie, że kłamiesz! Bo co chcesz zrobić? Zmienić sklepik w firmę technologiczną? Oczywiście. Możesz tam wpaść... tak za 2 lata? Może dzisiaj w południe. Może dzisiaj o 10:00? Czyś ty oszalał? Najlepsza firma technologiczna. Spoko, papier. Na pewno się uda i poćwicz powitanie. No siema. No siema, Ołówek. Ołówek, dla pizzy okłamałem cię, gdzie pracuję. Jestem Ołgarzem. Nie, te 2 pierwsze były lepsze. Pracujesz w firmie Najlepsza firma technologiczna? I zarządzam całością. Te! Nie płacę ci za rozmowę z dziewczynami, tylko rozplątanie węzła kabli w piwnicy. To taki nasz żargon, bo ja mam ogromny mózg. Mogę wejść do środka? Nie, niestety, ponieważ pracujemy nad ściśle tajną maszyną, która może rozwiązać problem głodu. Robi papu. Ugotuj wszystko. To pracujesz w firmie Najlepsza firma technologiczna. I nie mogę tam wejść, ponieważ pracujecie nad tajną maszyną robiącą papu. Ogromne ilości. To jest ściśle tajne, ale tak. Papier, ja wyczuwam tu ściemę. No bo nie ma dowodów na poparcie tego, co mi... Czy to prezydentka Stanów Zjednoczonych? Dobrze, jesteś. Mamy pewną sytuację. Armia złych kosmitów zagraża planecie. Potrzebny jest wielki umysł, by rozwiązać ten problem. Pani mówi o mnie? No jasne. Najtęższe głowy pracują w firmach technologicznych. Wyszukałam w sieci najlepszą firmę technologiczną, a twoja wyskoczyła na 1. miejscu. To znaczy, że masz najtęższą głowę! Ten napis jest na zwykłej desce, nie? Losy tego świata są w twoich rękach. Jesteś gotowy na wyzwanie? Nie! Oczywiście. Rozmowy pokojowe skończyły się fiaskiem. Połączymy cię teraz z dowódcą hiponoidów. Sorry, hiponoidów? Ja jestem dowódcą hiponoidów. W naszym świecie brakuje jedzenia, więc żądamy zasobów ziemi. I dobrze radzę je oddać, ponieważ jesteśmy najniebezpieczniejszym gatunkiem w galaktyce. Dajcie nam całe jedzenie z planety, bo nie będziemy mieć wyboru i przylecimy i zabierzemy je sami. Po pierwsze, słyszę cię oraz cię widzę, to... Papier opracowuje maszynę, która produkuje jedzenie. Może zgodzi się ją oddać. Mógłbym, ale jej nie ma. Nie powiem czemu, bo to jest tajne. Ale możesz zbudować drugą taką? Mogę. Masz 3 godziny na budowę, albo rozpoczniemy inwazję. Chwila, mamy kolejną rozmowę. Papier, spójrz! Umiemy robić ten skok, skok, kop! Spójrz, papier! Papier, spójrz! Ale nie patrzysz! Papier, patrz! Patrz na nas! Papier! Ej, patrz na nas! Dobrze. Wytłumacz mi szczegółowo mechanikę maszyny rozwiązującej problem głodu. Tu są te kable, oczywiście, i są śrubki. Następnie... wyskakuje jedzenie. Chyba już łapię, o co chodzi! Co? Znaczy, serio? Tak! Ale powiedzmy to jednocześnie i sprawdźmy.
Wykorzystując zasady biochemii, pamiętając o kulturach komórkowych, skupimy się na kiełkowaniu i namnażaniu w źródle energii, źródło, które bierze pod uwagę współczynniki stechiometryczne i tworzy ładunek. I wychodzi z tego jedzenie. Super, już kumam. Jedno pytanie. Jak tu się obchodzi prawo zachowania masy? Powiedzmy, że traktuję je jak sugestie. Dobry papier. Może masz coś do dodania? Jesteś cudowna. Co? O, mówię, ja także pracuję w firmie technologicznej. Zbudowałem! Zaułówek, to ona, tego, stworzyliśmy! Wspaniale, pokaż mi jak działa. O, cóż, tutaj jest przycisk, więc trzeba go tak... Niech to! Ja, muszę kończyć, mamo, bo popsuł maszynę. Czy wszystko okej? Czy mam zrobić inwazję? Nie! Tylko, że maszyna jest bardzo skomplikowana. Może ja lepiej skoczę na statek hiponoidów i pokażę osobiście, co i jak... Polecieć z tobą? Nie możesz, ponieważ zobaczysz, że są niebezpieczni. A zresztą ja już mam zespół dobrych inżynierów, którzy mogą lecieć. Zrobicie skok, skok, kop tym hiponoidom i wykopcie ich, zanim zniszczą planetę! O, już jesteście, a ja sobie rozdzieram kartkę papieru. Okej, to brzmi groźnie. Dobrze, pokaż tę maszynę. Spokojnie, ogarniemy. Tak blisko! Tak blisko. Więc to miała być napaść. Dobrze, skoro przemocy wam się zachciało, przemoc od nas dostaniecie. Hiponoidy, przygotować inwazję na Ziemię! To było zwykłe kłamstwo, które okropnie się rozrosło. Nie jestem mądry. Nie umiem nawet niczego wynaleźć i popsułem jadło maszynę. Przepraszam, ja chciałem zaimponować fajnej dziewczynie. Posłuchaj mnie teraz. Posłuchaj uważnie. Ja dobrze rozumiem. Co? Jestem w takiej samej sytuacji. Na swojej planecie byłem tylko szeregowym pracownikiem. Kłamałem, że jestem wojownikiem, żeby komuś zaimponować. Przeuroczy, nie? To przecież najprzystojniejszy hiponoid. No i słuchaj, nim się spostrzegłem, byłem dowódcą hiponoidów. Musiałem utrzymywać to kłamstwo przez ponad 50 lat, a ten stret żywcem mnie pożera. No bo spójrz na mnie, mam 371 lat, a wyglądam na 542. Uwierz mi, ostatnie czego chcę to najechać ziemię, ponieważ wtedy ten chłopak zobaczy, że żaden ze mnie żołnierz i więcej się do mnie nie odezwie. A to się porobiło. No i masz, kłamiemy i wkopujemy się w coraz głębszy dół. Ale jeśli pokopiesz jeszcze głębiej, to chyba wyjdziesz z drugiej strony. To całkiem jest logiczne. Więc mam propozycję. Papier i pan dowódca przedstawiają scena walki! Chłopcy, miało nie być napisu. A więc doszło do tego. Do walki między najmądrzejszą istotą, tobą i najsilniejszą, mną. Nie pozwolę ci najechać ziemi. Za chwilę poczujesz gniew mojej zmyślnej naukowej broni. Piu, piu, piu! Niewidzialne lasery! Zmyślne! A, ping, ping, mach, mach. Widzisz, papier? Moje wielkie mięśnie blokują lasery, bo jestem siłaczem. Cios siłacza! Oj! Ojejku! Zniszczyliśmy tę papu... maszynę, która działała idealnie aż do tego właśnie momentu walki. Przyznaję, ty jesteś silny, a ja jestem bardzo... mądry. No, to jest naukowiec. Wystarczy tej walki. Nie mogę ryzykować życia mej załogi w starciu z twoją ogromnie mądrą głową. Podejmuję trudną decyzję i poszukam jedzenia gdzie indziej. Czy coś jeszcze trzeba dodać? Papier! Naprawiłem papu maszynę! Na pewno zrobiłem to samo, co ty z panną Ołówek, ale tak dla pewności może powiemy to jednocześnie. Wypuść mnie z tego statku.
Byłaś pod wrażeniem tego, jak uratowałem planetę swoim intelektem? Tak szczerze mówiąc, ten cały dzień to przecież totalna ściema. Naprawdę pokonałeś hiponoidy? Posłuchaj mnie! Jeśli teraz nie powiesz prawdy, to będziesz musiał utrzymywać to kłamstwo już zawsze i zapewne będziesz tak nerwowy, jak ten dowódca hiponoidów. Wkopiesz się tak głęboko, że nie będziesz potrafił nawiązać relacji z ołówek. A kiedyś prawda wyjdzie na jaw, a ona ci nie wybaczy. Ale ty możesz uniknąć tego koszmaru po prostu, mówiąc jej prawdę. Proszę, choć raz, papier, słuchaj swego mózgu! Ołówek, będę szczery. Zrobiłem dużo więcej! Nie patrz na nią, papier. Niech ona sobie pomyśli. Skok, skok! Go! Udało się!